Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie internetowej www.wideomarketing.pl. No, zapytacie z pewnością, dlaczego wideomarketing, który jest w sumie częścią marketingu internetowego. Spróbuję Wam wyjaśnić to na moim osobistym przykładzie. Zostałem kiedyś młodym lekarzem, pełnym wiary, energii w siebie, gdzieś na przełomie komuny i demokracji. Z pewną zazdrością obserwowałem wtedy starszych moich kolegów i zadawałem sobie często pytanie, no dlaczego, pomimo że wkładałem wiele osobistego wysiłku, aby jakoś zaprezentować te swoje umiejętności pacjentom, nikt nie miał ochoty skorzystać z moich usług? No, na to pytanie odpowiem pod koniec tego filmiku. Później w pewien sposób moja kariera związała się z gabinetem lekarskim przy aptece. Układ był w sumie idealny, ponieważ większość leków jest sprzedawana w aptece na receptę. Jeżeli ktoś potrzebował takiego leku, który brał od lat, to po prostu był kierowany na badania lekarskie, do mnie osobiście, po prostu do drugich drzwi. Ja stopniowo zyskiwałem większą rzeszę moich pacjentów, często z polecenia osób, którym wypisałem już wcześniej taką receptę, czy udzieliłem jakiejś innej porady. I tutaj dochodzimy do roli porządnego obsłużenia klienta pierwszorazowego, no ale nie mniej większej roli po prostu masowego, konieczności masowego zdobycia tego klienta. No i idąc dalej, z pewnych względów rodzinnych, koło roku 2000 musiałem zmienić lokalizację gabinetu i rozstać się z tym moim biznesem przy aptece. Wprawdzie uderzyło to bardziej w nich, no ale to dla mnie mała pociecha, że oni mieli mniejszą sprzedaż, natomiast moja grupa pacjentów stanowiła już wtedy jakieś koło zamachowe takie, które jak lokomotywa nie chciało się zbyt szybko zatrzymać. Wprawdzie nowi pacjenci nie przybywali zbyt szybko, ale szału też, no powiedzmy, no szału nie było. Nie przejmowałem się tym za bardzo, bo podczas pierwszych 4 lat po roku 2000 miałem jeszcze kierowniczą, budżetową pracę w wojsku i tak, szczerze mówiąc, większość mojej pary z perspektywy dzisiejszego czasu szła w gwizdek, czyli po prostu zarządzaniem ludzi dla samego zarządzania w firmie państwowej. No, było i nie było to łatwe. Niestety obowiązuje tam ciągle zasada, czy się stoi, czy się leży, no wszyscy wiedzą o co chodzi. No i tak Bogiem a prawdą, nikt tam za wiele nie zarobi, no można by powiedzieć, jak nie ukradnie, co można by się przekonać w tej chwili na górze, tam nie powiem, że nasi rządzący, ale powiedzmy jacyś inni decydenci od czasu do czasu. Natomiast po redukcjach w armii w połowie roku 2004 nagle stałem się prawdziwie wolnym człowiekiem. Wtedy, tak szczerze mówiąc, nie doszło to do mnie i miałem jakieś dziwne pretensje do całego świata, tylko nie do siebie, że wywalono mnie z tego wojska. Po prostu nie byłem mentalnie przygotowany na to, że powinienem postawić decydentom taką przysłowiową flaszkę. Natomiast po kilku miesiącach frustracji zabrałem się do roboty i zacząłem usprawniać mój prywatny biznes, czyli reklamy w gazetkach, rozdawanie ulotek. Wprawdzie niezbyt produktywne, ale nie dopłacałem do interesu. Trzymałem jeszcze drugą srokę za przysłowiowy ogon, czyli pracę kierownika w przychodni, w wojsku, ale już jako pracownik cywilny i na pół etatu. Natomiast ponieważ było to w systemie POZ, a ta przychodnia państwowa zaczęła przynosić zyski, to znaczy budżetowa, to poważnie zacząłem myśleć o związaniu się z nimi na dłużej. Po prostu lubiłem zrobić coś pożytecznego, nawet jeżeli to była praca budżetowa. No i jak zwykle, pacjenci prywatni poszli znowu w odstawkę. Natomiast pod koniec roku 2000 nastąpiło coś, co zmieniło zupełnie mój stosunek do życia. A mianowicie pani Aneta ze Szkoły Nauki Jazdy Orion namówiła mnie na stronkę internetową. Mówiąc stronkę, mam na myśli stronkę. Stronkę, czyli typowa broszurka, stronka broszurka, cennik, oferta, kilka opisów usług. No taka typowa sprzedażówka. Też nie spieszyłem się z jej
uruchomieniem, ale gdzieś po 3 miesiącach ruszyła. Ponieważ webmaster dał mi wgląd w statystyki, zaczęło mnie tak zastanawiać, jak tego Dobromira, dlaczego na tą stronkę nikt po prostu nie wchodzi. I w ten sposób, szukając rozwiązania tego problemu, tej kwadratury koła, wkroczyłem w świat marketingu internetowego. Ja, doktor, wkroczyłem. Musicie wiedzieć, że było wtedy nieco łatwiej. Wystarczyły linki ze śmieciowych katalogów i zwykła optymalizacja strony robiła cuda. No, później dopiero zrozumiałem rolę dialogu z klientem poprzez wartościową treść i częste aktualizacje podstron. No logiczne, no, czytacie jakąś najlepszą książkę całe życie? No nie, czy jedna gazeta jest aktualna sprzed miesiąca, gazeta codzienna jest aktualna? No być może tak, no, w innym wydaniu, ale ogólnie no, jest rola newsu i dialogu po prostu ze swoim klientem. Czyli jeszcze raz, rola dialogu z klientem, wartościowa treść, no, oraz logicznie z tego wynikające aktualizacje podstron. Mój webmaster zaczął mi trochę pozycjonować, taka nudna robota z linkami, natomiast ja zacząłem tworzyć kolejne strony tematyczne. W sumie bardzo prosta zasada. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Takie strony typu Q&A, prawda, co dopiero tam, być może Yahoo Answers wymyślili wcześniej, ale no, wpadliśmy na to równocześnie. Natomiast wszystkiemu temu towarzyszył olbrzymi napływ pacjentów. Mówiąc napływ, mam na myśli takie małe tsunami, bez skojarzeń z tym tsunami gdzieś na Filipinach czy w dalekim, Bliskim Wschodzie. Przepraszam, Dalekim Wschodzie. No i tak, konieczność ciągłego telefonu spowodowała, że pod jakimś pretekstem musiałem zrezygnować w ogóle z pracy budżetowej. No bo jak odbierać te telefony i przyjmować pacjentów darmowych w budżecie? Do telefonów oczywiście wynająłem panią rejestratorkę, a do pomocy i obsługi tych pacjentów kilku lekarzy specjalistów musiałem po prostu zatrudnić. Natomiast jeszcze końcem 2007 i początkiem 2008, przed kryzysem, zakupiłem lokal użytkowy pod przychodnią. Medycyny pracy oczywiście. Natomiast no, wszyscy wiedzą, gdzieś w 2008, w połowie 2008 przyszedł kryzys finansowy. Nie dla mnie oczywiście, ale pośrednio go też odczułem. No i tu się pojawił problem, ponieważ odczuła go również moja konkurencja. Zaczęli włazić w ten internet, zaczęli wchodzić w internet, no, zakładać strony, no i odbierać mi kawałki mojego tortu. Takie przysłowiowe wejście krowy Kargula w szkodę. Ruch na moich stronach troszeczkę stanął, a muszę przyznać uczciwie, że zaczął nawet spadać. Ja natomiast zacząłem szukać jakiejś cudownej, srebrnej kuli, aby zabić tego wilkołaka. No i trafiłem poprzez jedno branżowe forum na stronę www.webvideo4dummies. Autor promował tam wprawdzie dość drogi hosting dla filmów, ale było pełno użytecznej, darmowej informacji dla początkującego wideoamatora, jakim ja to wtedy sobie byłem. Kupiłem po prostu kamerkę i zacząłem po prostu kręcić filmy wszędzie o Wrocławiu, umieszczając je jednocześnie na mojej stronie ku temu celu stworzonej. O ile na tej stronie ciężko zobaczyć jest jakikolwiek ruch, to na kanale YouTube o całkiem ogólnym temacie Wrocław i Dolny Śląsk jest prawie 10 tysięcy wejść na miesiąc. Bardzo ogólny temat. No, zacząłem drążyć temat, w jaki sposób można by przełożyć ten ruch z filmów na mój prywatny biznes i po prostu na jakąśkolwiek kasę. I przez przypadek znalazłem wideobloga angielskojęzycznego, gdzie autor dawał olbrzymią ilość informacji za darmo, i już to skłoniło mnie do nakręcenia pierwszych nieudolnych filmów typu Gadająca Głowa. Oczywiście w internecie najlepsze rzeczy też nie są za darmo, bo za darmowym raportem szedł już niezbyt tani kurs. No ale jakoś przełknąłem tą żabę i tak szczerze mówiąc nie żałuję ani centa. No zapłaciłem w dolarach. Autor w miarę prosto objaśnił zasadę szybkiego robienia, ale przyzwoitych filmów,
a co najważniejsze, przekierowania ruchu z YouTube na moją stronę sprzedażową. Zastosowałem się do tych mądrości i dość szybko się okazało, że ilość oglądnięć w ciągu kilku miesięcy, na przykład w temacie medycyny pracy, zbliżyła się do poziomu starych, dobrze osadzonych w internecie klasycznych stron internetowych, takich klasycznych tekstowych. Pojawili się już pacjenci powołujący się na filmiki jako źródło informacji o filmie. Znaczy nie o filmie oczywiście, tylko bo o filmie też, tylko o firmie. Pozwala mi to bardzo optymistycznie patrzeć w przyszłość, a to koło zamachowe, o którym mówiłem na samym początku, jak w lokomotywie, nabrało rozpędu. I wracam teraz do samego początku. Co tak naprawdę ma zrobić młody lekarz, inżynier, hydraulik, czy jakakolwiek inna osoba z niekonwencjonalnym pomysłem na życie, ale bez szerszego audytorium? No oczywiście nie cierpiąca pracy budżetowej u kogoś. No nie każdy będzie miał tyle szczęścia, aby mieć gabinet przy mojej takiej przysłowiowej aptece i uszczknąć coś z tego ruchu na przyszłość. Tak na gorsze czasy. For rainy days, jak w piosence. Natomiast musicie wiedzieć, wynalazek wyszukiwarek gdzieś w 1999 roku stał się po prostu błogosławieństwem dla small biznesu. Stajesz naprawdę w swojej niszy jako równy z równym w szranki z największymi firmami w Polsce. Czyli wejście z na przykład wejście z filmikami na YouTube po prostu zrównujecie z całą polską telewizją. A z reguły musisz wiedzieć, że potrafisz swój przekaz znacznie lepiej zaprezentować niż te wypudrowane panie czy tam panowie w lepiącym się makijażu, ale w sumie gadające totalne bzdury pod publikę. Natomiast wchodząc z wideoblogiem, przeskakujesz jednocześnie typowych guru od marketingu internetowego. No, niestety jest pełno różnego rodzaju śmiecia, a wszyscy po prostu chcą sprzedawać za dobre pieniądze sekrety znane tylko im, no, czasami pozwalające badziewnej stronce znaleźć się na chwilę na topie wyników, ale potem jak już spada, to po prostu naprawdę z wysokiego konia. Czy wideo marketing okaże się takim jakimś kolejnym krzykiem mody, ale jednego sezonu? Tak szczerze mówiąc nie sądzę. Większość dotychczasowych filmów to produkcje jakieś zrobione przypadkowo. Na przykład śmieszne, czy jakieś typowe wymuskane filmy sprzedażowe za tysiaka, za minutowy film, czy po prostu jakieś produkcje z telewizji wcześniejsze. Natomiast idea YouTube wydaje mi się tutaj nieco inna. No, prezentujesz się tutaj po prostu takim, jakim jesteś. No widzicie, nawet jestem nieogolony. Bez nadmiernych upiększeń, ale dajesz ludziom szybko to, czego potrzebują. I z reguły jest to rozwiązanie jakichś zwykłych ludzkich problemów. Stopniowo ludzie nabierają do ciebie zaufania i robi się, jak to mówiłem, efekt tego koła zamachowego, kuli śnieżnej i lawiny, czy cokolwiek, jakieś podobne skojarzenia ci nie przyniesie tutaj ślina na język. Być może melanż takiego wideo z klasyczną stroną internetową jest złotym samorodkiem, który niestety to ty musisz zacząć go szukać, musisz go oczyścić z mułu i jakoś go spożytkować. Mogę cię tylko zapewnić, że nawet bardzo trudne klasyczne nisze są na YouTubie całkiem dziewicze. I tylko mogę powtórzyć za ludźmi, którzy naciągają na tak zwane puste, bezpłatne SMS-y za 5 zł sztuka. Człowieku, na co ty jeszcze czekasz? Wejrzę, kurde, poszukaj jakiejś kamery w internecie i zacznij coś kręcić. Ulżyj wreszcie tej swojej biedzie. Ode mnie naprawdę nie musisz niczego kupować, bo w tej chwili w branży wideomarketingu po prostu nie mam nic do sprzedania. No, ewentualnie trochę informacji darmowej. Konto na YouTubie jest darmowe, domena kosztuje internetowo jakieś grosze. Skoro mnie oglądasz do końca, to pewnie komputer z dostępem internetu i chęci już masz. Także kończę tym optymistycznym akcentem na początku 2001 roku. Bye bye, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tradycyjnie zapraszam do komentarzy na mojego bloga www.ideomarketing.pl lub tutaj na samym dole na kanał YouTube. Każdy komentarz jest widziany również z punktu widzenia pozycji mojej strony, mojego kanału YouTube. Także bye bye
I do roboty, chłopy. Kupuj te kamery i kręć te filmy, zakładajcie wideoblogi. Cześć.